Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Schalke w FC24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj mamy zakończenie sezonu i to mocne zakończenie sezonu, bo najpierw mamy mecz z Bayernem Monachium, a potem mamy finał Ligi Europy z Romą tutaj. Jeśli chodzi o poprzedni odcinek, mieliśmy... Czy mieliśmy ten mecz z Leverkusen w poprzednim odcinku? Możliwe. Możliwe, że dostaliśmy 5-0 od Leverkusen. Możliwe, że tak było. Ale potem, co ważniejsze, wygraliśmy 4-1 w... dogrywce, czy nie pamiętam? Dogrywce, tak. Tylko, że to było dosłownie, bo w ostatniej akcji dogrywki Karaman strzelił bramkę i nie było karnych i wygraliśmy i awansowaliśmy do finału. I mecz z Lipskiem, gdzie też w 89 czy tam 90 strzeliśmy na zwycięstwo, więc naprawdę walczyliśmy dosłownie do końca tam w tych pojedynkach. Teraz mamy jednak Bayern. Bayern nie jest mistrzem, nie będzie mistrzem Niemiec, ale Bayern to jest zespół, który walczy o wicemistrzostwo tutaj. To niestety właśnie jest mecz, w którym Bayernowi zależy. Bo też Bayern może być zepchnięty przez Wolfsburg do tyłu. Więc liczyłem, że właśnie się spotkają z Bayernem, który już ani nie pójdzie w górę, ani w dół. I by może ten mecz inaczej troszeczkę wygląda. Tak, to nie będzie najlepiej. Nie będzie na pewno najlepiej, nie będzie łatwo, ale będziemy mogli przechodzić do tego meczu. Też kondycyjnie się troszkę obawiam, tam są tylko chyba 3 dni przerwy między tym meczem a finałem Ligi Europy. Ale jesteśmy tutaj gotowi. Więc wyjdziemy tym składem podstawowym i jesteśmy gotowi na to spotkanie i możemy przechodzić do pierwszego meczu na dziś. Jeśli miałbym wybrać, no to na pewno bym w ciemno wybierał, żebyśmy wygrali Ligę Europy, żebyśmy właśnie miał, nie, wybrać jeden mecz, który bym wygrał, chciałbym wygrać, no to wiadomo, że Ligę Europy, ale mam nadzieję, że dam radę w obu meczach pokazać się z najlepszej strony i dam radę zrobić to wszystko, co możemy. Czasami są mecze, w których zrobisz wszystko, co możesz, ale po prostu no nie wygrasz. I mam nadzieję, że jeśli nie wygramy, to przynajmniej dam z siebie wszystko i nie będę zły, że mogliśmy dużo lepiej zagrać na przykład. Coś takiego. Szkoda tego podania na pewno, bo tutaj myślę, że można było lepiej to rozegrać. Pięknie Sopi, dobrze. Tutaj przyjmę piłkę Matystel. Chciałem, żeby troszeczkę Matystel właśnie ruszył. To jest perfekcyjny timing. I to jest pudło. Wow. Wow. Naprawdę. To jest właśnie jedna z tych sytuacji, gdzie to po prostu naprawdę setki razy w taki sposób to kończyłem. I większość razy to wpadało. Tym razem po prostu nie. No nie wiem, co mogę powiedzieć. Po prostu się nie udało. Szkoda. Szkoda, bo to jest taki mecz... To jest zdecydowanie mecz, w którym trzeba każdą sytuację wykorzystać. Każdą. A już nie wykorzystaliśmy jednej. Dobra, interwencja Wojtka. Jeśli nie wygramy, no... Jeśli... Po prostu może nie... Powiem tak. Na pewno może mi to siedzieć w głowie w tym meczu, jeśli wynik nie będzie zbyt dobry. Naprawdę. Coś takiego. Nie wierzę po prostu. Coś takiego nam wpada tutaj. Tanganga nie może pozwolić na tą piłkę, żeby przeszła. Nawet jeśli ta piłka przejdzie, to trzęsnie może. Ta piłka się zdecydowanie odbija od Wojtka. Idę sam Wojtek. To jest rzecz, którą zauważyłem w Wojtku. On ogólnie jest dobry, ale niestety zdarza mu się raz na kilka meczów po prostu robić jakiś głupi błąd. Nie wiem czemu właśnie, o co chodzi z tym. Nie wiem czemu on jest tak podatny na takie błędy właśnie. To jest coś, co jest dla mnie dziwne, ale... Wtedy to zauważyłem. Spalony. Nie, dziwne jest naprawdę. Jeszcze próbowałem, ale ta piłka naprawdę tak niedaleko, ale odskoczyła. Naprawdę niedaleko, ale odskoczyła. I szkoda. Dobra interwencja tutaj, dobra wybrona. Czurlinow, jeszcze tylko podaj, nie w zawodnika, masz miejsce, to jest najgorsze, to jest
coś, co mówiłem 100 razy, że naprawdę to się dzieje tak często, że ja widzę dobrą okazję, ale ja mogę kliknąć podanie i wycelować analogiem tam, gdzie chcę. Ale oczywiście gra i tak zrobi tak, że ta piłka pójdzie prosto w nogi rywala. Nie mogę po prostu więcej zrobić. Pięknie tanganga. Tylko nie właśnie, tylko tym razem dobrze podać. Maty Stel, wow, nie ma. Musiałem strzelać szybko, bo to podanie nie było najlepsze. Miałem wrażenie, że mogą mi za chwilę zabrać piłkę. Maty Stel, tutaj nie będzie bramki akurat. Joro, Czurlinow. Ndombele uderzy, będzie rożny, może być. Paredes rzuca znowu piłkę. Gole dalej nie ma. To miało być do Czurlinowa. To miało być do Czurlinowa. I właśnie też strasznie tego, nie wiem naprawdę czemu, ale zawsze praktycznie właśnie w fajnych sytuacjach są bardziej zawodnicy defensywni. Gdzie właśnie fajnie było mieć tutaj ofensywnego jakiegoś zawodnika w niektórych tych sytuacjach. Brunner. Czy my nie możemy wygrać ten mecz? Czy nie możemy wygrać tego meczu? Chyba tak, chyba nie możemy, bo to jest, to nie powiedziałbym, że jest setka. To nie powiedziałbym, że jest setka, ale jednak jest to sytuacja, która jak widać, to była blisko wykończenia. Koniec pierwszej połowy. Mogliśmy odprowadzić i może nawet powinniśmy prowadzić. Piękne przejęcie piłki. Maty Stel dobrze biegnie. Maty Stel, to jest gol. Pięknie, pięknie. Ale nie mogę być szczęśliwy właśnie cały czas. Wiadomo dlaczego, bo ta sytuacja cały czas jest to kluczowe. Jest to kluczowe, bo w tym momencie gdybym wykorzystał tamto, no to bym miał prowadzenie. Więc to jest cały czas kluczowe. Chciałbym, żeby to nie było klucze. Chciałbym albo żeby Bayern mnie zniszczył, żeby tam ta bramka nic nie dała, albo żebyśmy wygrali. Pięknie, fajnie, że nie w nogi rywala. Tylko Ndombele to jakoś potrzebuje. Może nie potrzebuje? Ndombele nie potrzebuje nikogo, bo to jest 2-1. Nie wiem czemu tak zlekceważyli go, ale z miłą chęcią. Ndombele to nie jest zły zawodnik. Ndombele umie wykończyć i to zrobił. 2-1, wow. Na obecną chwilę kasuje kompletnie to, co się wydarzyło w tym na początku meczu i w ogóle nie myślę o tym. Jeśli dowieziemy to zwycięstwo. I stać nas, naprawdę stać nas na to. Pokazujemy w tym meczu, że to nie jest jakaś dominacja. Ajajaj, niestety. Źle podałem bardzo. I to jest gol. Nienawidzę tego robić, naprawdę. Ja bardziej gram jak jestem, nie wiem, jak mam za dużo spokoju, to źle gram, naprawdę. Gram lepiej jak mam presję, może być. Bo tam miałem troszkę, zrobiłem sobie miejsce, już poczułem się zbyt pewnie. Jeszcze tak wymyślić takie podanie potrzebne. Aj, jak oni to znaleźli. Dobra, jeszcze. Faulowałem go tam? Nie poszedłem to aż tak dobrze. Wos może wejść za Paredesa. Aj, to jest najgorsze, po pierwsze ja nie widzę kamery teraz. To jest jedno. A po drugie właśnie on będzie strzelał. A ja nie widzę właśnie zbytnio nam
Jak się ustawić? Czy mogłaby mi naprawdę ta gra zmienić troszeczkę to? Bo ja tego nie widzę po prostu. Jeszcze. A dobrze. Dobrze, że zrobili coś takiego. Kasa może wejść za Ndombele. Każda mamy właśnie niektórych zawodników zmęczonych. No tak to jest, tak wygląda. To był bardzo pracowity miesiąc. To był bardzo pracowity miesiąc na pewno. Pięknie. To był spalony, niestety. Tak, wiedziałem, że to jest spalony. Aj, to jest taki denerwujący, jak widzę, że ta piłka dosłownie przechodzi obok mojego zawodnika. Aj, i to jest wszystko zgodnie z przepisami. Powiem, że wleciał mocno. Siła była. Wybij właśnie. Czemu to musi zawsze tak być? Takie niedobre do wybicia. Takie niespokojne może być. Dobra interwencja. Oj, pomyliłem się tutaj, nie ukrywam, że to się powinno źle skończyć, bo wypuściłem piłkę i myślałem, że mam przed sobą wolę miejsca, nie miałem. Chciałem to wykończyć Matysem, bo to jest zawodnik, któremu najbardziej ufam. Dwa do dwóch z Bayernem. To nie jest przed meczem zły wynik. Ale niestety. Bałem się, że tak będzie i tak jest. Ta niewykorzystana sytuacja miała znaczenie. Lipski my się Gladbach wygrali. Czy czasem to nas nie wyrzuciło kompletnie z rozgrywek europejskich? Tak jest. Czyli krótko mówiąc. Jeśli chcemy rozgrywki europejskie, musimy wygrać Ligę Europy. Nie chciałem tej sytuacji, a jest, że to ma podwójne znaczenie. Szkoda, naprawdę, właśnie. To, no jakbym miał już pewną przed nawet Ligę Konferencji, po prostu wiedział, że mam te rozgrywki europejskie, jest spoko, a tak to nie mam tego. Na razie. Dobry mam zespół. Dobry mam zespół. Niestety mam bardzo dobry zespół. Jak patrzę na te nazwiska. Ten zespół spokojnie na Ligę Mistrzów nawet. I niestety, w rzeczywistości niedawno, w finale Ligi Europy, pewien włoski zespół pokonał pewien niemiecki zespół, więc to też mi się podoba, że akurat coś takiego mamy, może powiedzieć teraz. Wolf od początku. Czurlinow chce, żeby wchodził z ławki. Tak samo Brenner. Chce ich mieć w możliwych z ławki, żeby wchodzili. Takim składem wyjdziemy. Taki jest ostatecznie mój skład na finał Ligi Europy. Duży mecz, ogromny mecz, nie tylko finał Ligi Europy, ale właśnie tak już mówiłem. No, jeśli chcemy zagrać się w rozgrywkach europejskich, bo i była to by to po pierwsze Liga Mistrzów, to musimy właśnie no, wygrać, po prostu musimy wygrać.
To miał być na dół. To miał być na dół do mojego bocznego obrońcy. To miał być do Wolfa. Jeszcze teraz Wolf oczywiście tutaj nie przejdzie. Na spokojnie troszkę się to rozegrałem. Nie pośpieszyłem się z tą decyzją. Prawie. Jeszcze fajnie do tyłu chciałem, ale nie udało się wygrać tej główki. Też jest out? Tak, out, dobra. Nie wiedziałem właśnie, czy był foul, czy out. Będzie różny dla nich. 19 minuta. Co się dzieje naprawdę? Polkar naprawdę jest nerwowo. Jest dość nerwowo tutaj. Jest naprawdę dość nerwowo. Złap to Wojtek, dobra, właśnie. Sopi, no może. Nie wiem, może się zmęczył troszkę przez to wcześniej, że dość mocno tego właśnie od samego początku. To jest. Faul? Taka żółta kartka nie narzekałbym, ale pewnie nie będzie nic. Myślę, że kamera mi bardziej pójdzie, tam nie ukrywam. A, to mają znowu do karma. Czemu naprawdę gra w finale mnie gra mi będzie słuchać. To nie jest naprawdę mecz, w którym może tak być. Że naprawdę próbuję jedno, a gra robi drugie. Roma wygląda lepiej, Roma gra lepiej, Roma zasługuje na to prowadzenie, niestety takie są fakty. No nic, musimy atakować, musimy walczyć. Chciałem jeszcze to utrzymać, ale za długo poczekałem. Parę też fajnie było, aby komputer był bardziej użyteczny. Na przykład jak kim jakby może powiedzieć komputer steruje, to ten zawodnik nie zrobi jakiegoś dużego ruchu, to naprawdę. Faktycznie zawsze tak jest. No te miejsca potrzebujemy. Kliknąłem podanie, ale nie przeszło, żeby powiedzieć to. Mariusz Wolf, nie naprawdę. Przynajmniej taki mecz. Hassan. Nie wiem, czy to jest w ogóle jego lepsza noga w sumie. Nie wiem. Koniec pierwszej połowy Roma prowadzi jak na razie. Możemy zacząć drugą połowę tego meczu. Dobry blok tutaj Sopiego. W sumie nie mam co czekać, myślę. Czurlino myślę, że może się już teraz pojawić. Wolę mieć bardziej Vosa, nie ukrywam. Brenner jeszcze poczekam z nim, może 10 minut. Kolejny rożny.
Dobrze, Paredes. Może właśnie bije tylko ktoś. Ktoś jest potrzebny. Czurlinow. Troszeczkę dalej. Teraz ta piłka powinna być troszeczkę dalej podana naprzód. Bardziej naprzód to powinno być podane. No nie wiem naprawdę, czy to powinno być odgwizdane jako faul? Aj, jeszcze ta piłka, a dobra. Mamy farta, bo tam oni nie powinni tą piłkę, ale i tak, że ta piłka akurat się tam odbiła. Fajnie bawiłbym tutaj nie tylko Matysatela, naprawdę. Nie chcę dawać na bardzo ofensywnie, żebyśmy wychodzili, ale fajnie bawiliśmy troszeczkę więcej tych zawodników tutaj mieli jednak w ataku takim. I prosto w nogi, no. Ten wślizg też nieudolny taki. Ten wślizg naprawdę dało się tą piłkę przejąć. To jest ten moment, w którym wpuszczę Karamana. Tam też te zania, bo jest po prostu ważny dla mnie. Teraz może odmienić troszeczkę tutaj coś. Jeszcze mi do końca Roma w piłce cały czas tutaj niestety. Byliśmy bardzo ofensywny w sumie, bo jakby nie mam już troszeczkę czasu, żeby tutaj troszeczkę bezpiecznie, można powiedzieć, grać. Nie lepsze niestety przyjęcie. Strzał. Tylko nie chciałem bloku. Tylko nie chciałem, żeby ta piłka była przyblokowana. W taki sposób właśnie. I to oczywiście zostało, to oczywiście się wydarzyło. To nie musiał nawet być gol, tylko chciałem, żeby przynajmniej był celny strzał. Brynner, słupek, no nie, no nie mogę. Nie wiem, chyba nie, chyba ten, chyba nie wiem, chyba po prostu nie dam rady. Nie wierzę, też ta piłka do Czurlinowa, to musi przejść, jest tam miejsce, to miejsce tam jest. To miejsce tam jest. Ale po prostu ta piłka nie jest w dobrym miejscu podana. A tam miejsce jest, jest, żeby tam podać to. Aj, to piłka fajnie, abyś wziął ze sobą. No niestety. Niestety ta gra mnie przyzwyczaja do tego, że nie mogę mieć dwóch praktycznie odcinków szczęśliwych. Jak w ostatnim odcinku było miło, no to oczywiście dzisiaj pora cierpieć. Pora dzisiaj cierpieć. Marzyłem o rozgrywkach europejskich jakichkolwiek. Rzeczywistość jest taka, że nigdzie nie będziemy grali niestety, bo przegrałem finał Ligi Europy. Najgorsze, że jaka może się wydarzyć, to jest regres, a my ten regres właśnie poczyniliśmy. Przynajmniej trzeba robić to samo, co w poprzedniej sezonie. Przynajmniej to trzeba było Ligę Mistrzów, Ligę Europy mieć. A my niestety nawet nie jesteśmy w Lidze Konferencji, tylko wypadamy kompletnie. Z jednej strony może dobrze, nie wiem, bo mam wrażenie też, że naprawdę
ostro nas przerosło to, że musieliśmy grać na dwa fronty. Zwłaszcza w tym roku mieliśmy taki ciężki ten ostatni miesiąc. To była naprawdę przesada. Jakim cudem my mogliśmy grać samą czołówką, półfinały Ligi Europy, finał. Naprawdę za dużo się tego nałożyło. Za dużo się naraz tego nałożyło. I jest mi okropnie tego szkoda. Jest mi okropnie tego szkoda, że po prostu coś tak potoczyło. No bo jednak ostatni odcinek dał nadzieję, że może być pięknie. I jakby wiadomo, że finał Ligi Europy jest sukcesem. Problem jest taki, że... Problem jest taki, że to jest... Jakby w innym scenariuszu na to inaczej patrzę po prostu. Miałem pokazać statystyki, ja zapomniałem. Nie ukrywam, że po prostu nie dobiło troszeczkę to. Zapomniałem, miałem pokazać właśnie, jak tutaj te statystyki wyglądały. Nie wiem, czy mogę... Sprawdzę coś, czy mogę jedną rzecz zrobić. Dałem radę właśnie zrobić to, co chciałem. Czyli wyszedłem tutaj z gry, żeby właśnie mieć ponownie po meczu zaraz, czy właśnie te statystyki pokazać, jak to wyglądało. Naszym najlepszym strzelcem był zakładam Matthijs Telt w tym sezonie. I naszym najlepszym strzelcem był Matthijs Telt. 27 bramek, 19 asyst. Brunner wyglądał też dobrze. 16 bramek, 10 asyst. 15 bramek, 4 asysty Karamana. 13 bramek, 9 asyst tutaj Czurlinowa. Paredes solidnie, Hasan solidnie, Sopi też dobrze. Romo 9 asyst, ładnie. 5 asyst Ndombele. Zapomniałem, że mamy Wedrogo właśnie w pożyczeniu. Mamy przecież takiego prawego skrzydłowego utalentowanego. Mam tutaj kilku tych utalentowanych zawodników, na których też będzie trzeba zwrócić uwagę. Na razie po prostu zakończymy sezon. Na razie zakończymy sezon. Nie wiem, może to jest właśnie po prostu taki przypadek. Jest taki przypadek, nieraz był widoczny w sportach, nie tylko w piłce nożnej. Że czasami po prostu trzeba zrobić dwa kroki, jak to się mówiło? Dwa kroki do tyłu, żeby zrobić potem... jeden krok do tyłu, żeby zrobić dwa kroki naprzód. Tak to się mówi, tak. Więc to może jest właśnie taka rzecz, że musimy zrobić ten krok w tył. Musimy z powrotem wrócić do grania tylko na dwa fronty. Tym razem, jak już mamy właśnie, nie ma wymówek na kondycję. Tym razem, jak będziemy grali na tylko Bundesligę i Puchar Niemiec, top 4 musi być. Top 4 musi być. I wtedy właśnie, jak będziemy już gotowi na tą Ligę Mistrzów, no to wtedy to będzie już wyglądało inaczej. I to jest, to nie jest, a to musi być ostatni sezon w tej serii, w której nie będziemy grali w rozgrywkach europejskich. Nie może być już więcej takich sezonów. To, co się wydarzyło, nie może się powtórzyć, po prostu. Bo się zerknę na finanse, wow, 38 milionów, to jest to, o czym mówię, to jest klucz do tego, co się źle dzieje. My naprawdę potrzebujemy pieniędzy, naprawdę niech ten zarząd zrozumie, że chcecie sukcesów, dajcie pieniądze. A byliśmy w Lidze Europy, byliśmy w finale Ligi Europy, no za to jakieś na pewno powinny być pieniądze dodatkowe. Nie rozumiem, naprawdę, jakby rozumiem, że byliśmy troszkę mniej z dół niż względem poprzedniego sezonu, ale byliśmy... W tym roku w rozgrywkach europejskich, to w Lidze Europy. Gdzie są te pieniądze, naprawdę? Nie wiem, gdzie są te pieniądze. Jak to wygląda? Czy mam tutaj jakiegoś, może powiedzieć, młodego, ciekawego zawodnika, którego... No, właśnie na przykład jest ten Hamalajny. Ja mógłbym go potencjalnie sprzedać albo zrobić z niego środkowego pomocnika. Jak wygląda jego plan rozwoju na bycie środkowym pomocnikiem? 207 tygodni. No pewnie mógłby być dobrym planem pomocnikiem na przykład, ale nie będę względem... Mógłby być dobrym SPO. A mam Hasana i mam Czurlinowa. Na lewe skrzydło to mi nic nie daje. Nie wiem, no SP, jakbym zrobił na jego środkowego pomocnika, to mógł być naprawdę dobry. Ten też gość dobrze wygląda. Choć on też jakby, no. Prawy pomocnik, a prawy pomocnik nie jest nam potrzebny. Środkowy pomocnik też by to się... SPO, SN. Nie wiem. Na pewno coś, co będzie... Tym bardziej patrz na to, jakie mamy problemy finansowe w tym sezonie, bo dla mnie to jest problem finansowy. Jakby 38 milionów dla drużyny, która chce walczyć o Ligę Mistrzów, chce się wzmocnić na to, żeby być w top 4, to jest za mało. Dlatego myślę, że naprawdę byłoby fajnie z jakichś zawodników wolnych pozyskać. Nawet na ten jeden sezon, żeby być w tej Lidze Mistrzów, bo jak już będziemy w Lidze Mistrzów, no to na pewno dostaniemy dobre pieniądze. Zobaczę, co się da dziać, a teraz będę kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!